Idziemy dalej. Tutaj był ten. Tutaj był ten statek, gdzie oni w tym statku siedzieli i pomacali coś. No i były też drzwi, ale z tego co widzę, to te drzwi potrzebują... Kurde, jeszcze dwóch, ale skąd ja mam to wziąć, te dwa jeszcze? Nie mam zielonego pojęcia, jak ta gra działa do końca. To jest niemożliwe, że mi... No nic, dobra. Udajmy się na środek mapy, bo tam się coś musiało wydarzyć. Czuję to. Czuję to. A jak my się tu mamy dostać jeszcze, to nie mam zielonego pojęcia. Rozumiecie, potrzebujemy 4, 5, 6, 7, 8. To jeszcze 3 rdzenie byśmy musieli uruchomić. Przecież tam nie ma tyle, nie ma mapy tyle, żeby 3 rdzenie jeszcze schować gdzieś. No i co teraz? Nie powinno się tu coś wydarzyć? Jakaś przygoda. Kurde, chyba nie, no nie wiem. Słabo, wiecie. Myślałem, że w tym momencie się coś tu otworzy i będzie super. O, sklepikarz coś do nas chce powiedzieć. Mysz poszła i on walczył. Mysz była ranna. Uratował mysz i dziadka. Super. Czyli jego córka była myszą. I chciała walczyć o wolność. Czekajcie. Tu byśmy sobie coś kupili. Jakieś skilla. Podwójny dash. To mamy. Przecież takie coś też mamy. Czym to się różni od tego, co mamy, że niby... Dobra, podwójny dash żeśmy sobie kupili. Teraz będziemy szybciej biegać. No niby mi brakuje jeszcze po jednym fragmencie. Tak, rzeczywiście z góry, a nie wiedziałem, że trzeba mieć wszystkie 4. Dobra, kupmy sobie za maszysty cios, że tak powiem. A tu jeszcze się w ogóle gdzieś przebrać da chyba. Znaczy nie tu, tylko u mnie w domu. Bo mi zgłaszali tam, tam było napisane, nie? Weź tam, idź do domu się, kurde, chłopie, przebierz. O kurde, się głową uderzyłem, widzieliście to? O mur. Dzik w sosna, czekajcie. Gdzie tu się człowiek może przebierać? On nam tu tłumaczy sekret tego wszystkiego, że to mamy, o, widzicie? Tutorial w grze jest nawet. Ja tu szafę gdzieś mam jakąś, czy coś? A nie, no czekaj, światło zgasiłem. O, mogę różowego mieć, a tu? A, miecz mogę mieć czerwony. Nie no, ale ta peleryna jest na wypasie, ludzie, co wy gadacie. A tu co mogę sobie... Nie, też pelerynę. Śmieszne. No dobra, wiele więcej tu nie ma, że tak powiem. Więc może chodźmy stąd. Czyli co, idziemy na górę? No bo rozumiem, że mi po tym fragmencie brakuje, no ale kurde, ale gdzie ja ten fragment mam niby znaleźć? Dwa fragmenty mi brakuje. Dobra, to choć wróćmy się jeszcze na górę, bo tam dawno... O, tu coś w prawo jest zamknięte. Ciekawe. No dobra, to chodźmy na górę w takim razie. Patrzcie, takie tajne przejście tu i tu. Proste, dla mnie to już jest amatorka zwykła. Ty, ja tu byłem, bo ja zaczynałem grę od górnego, nie? Najprawdopodobniej byłem leszczem wtedy jeszcze i w ogóle, wiecie, nie wiedziałem co i jak i dlatego pozostawiałem pełno rzeczy po drodze. Teraz to mój mózg w ogóle zupełnie inaczej działa. On działa w trybie, kurde, tajnych przejść. Co ten kleszcz? No w ogóle...
ogóle jest jeszcze przejście, mi się wydaje, dalej, patrzcie. Tu jeszcze coś jest. Ty, ale... Ten podwójny skok coś nie działa, w ogóle te skille są jakieś dziwne. Daliby dwa razy obrażenia od miecza, to dają jakieś śmieszne rzeczy, z których połowa w połowie się w ogóle nie da użyć, bo nie wiem. Mam nacisnąć myszkę i uderzyć, a jest jeszcze nie wiem, na odwrót. Uderz i naciśnij myszkę, co za różnica. No chyba tutaj nie, tu jednak nie idziemy. Dobra. Jesteśmy tu w świecie jakichś tych przygód. Ładnie tu na północy przynajmniej zielono. Idziemy teraz, idziemy tymi schodami tutaj w górę, nie? Przeciwnicy się gdzieś w ogóle pochowali, chciałem zauważyć też. Co tutaj? Też nic. To są schody w górę i schody w dół. Aha, schody w dół tylko do znajdźki. Te w dół do niczego. Zrób dasha do przodu i od razu następny do tyłu. No, to poleciał dwa razy do przodu, czekajcie. Dziwne to jest. Zrobiłem do przodu i do tyłu i zrobił do ten. Patrzcie tu, no to kurde, ewidentnie tutaj coś musi być, nie? Tu. Wiedziałem. Mówiłem. Takie tajne przejścia to już nie są dla mnie tajne przejścia, to są przejścia dla leszczyków. Ale się zabiłem przez nie. Dobra. No idziemy pod górkę. Co teraz? Kasa jest i idziemy gdzieś w jakiś las. O kurde, jak ciemno. Tego nie lubię, wiecie, bo nie widzę celownika. O fuck. No nie wierzę, wiecie co to było? To jest tutanchamońskie przejście, czyli... Tutanchamońskie przejście, czyli jak u tego, jak u faraona. Pająki. Ale ciemno jak w dupie. No, mówiłem, sarkofagi, kurde, Tutanchamon. Taka sytuacja. Wezmę, bo jak mi za dużo tych pająków spadnie na głowę, to będzie przypał. Dobra, tu się coś świeci, chyba światło, włącznik, kurde, światło. Ty, no nie dostanę się tam, jak tam się dostać? Tędy chyba. Nie, też nie tędy, fuck. Nie no, czekajcie chwilę. Tu nie, tu nie. Gdzie ta myszka, bo nie widzę celownika.
Celownika nie widzę, nie wiem w którą stronę mam uderzać tym mieczem. Światło niech się zapali. No nie wierzę, światło się nie zapaliło. Już nie pamiętam, gdzie ja miałem iść. O nie! O kurde, dobra, to był zły pomysł, wiecie? No nie mówcie mi, że wszystko od początku. Teraz szybko idziemy. Tu nie, tu. Jaka jazda. Tam trzeba było w dół iść, to tyle to wiem. Monetę omijam specjalnie, bo po prostu nie chce mi się po nią iść, bo to trochę czasu zajmuje. Dobra. Teraz idziemy tu do góry. Dobrze to pamiętam. O, fuck. No i co? Jest rdzeń, patrzcie. Mamy to. Uruchomiony. Genialnie, dobra. No nie, znów syfa. Uwaga na słuchawki, będzie głośno. Dostaliśmy syfa. Nie wiem, czy zauważyliście, ale za każdym razem innym ciosem dostajemy od tego demona. Może to nas uczy walki z bossem, którego spotkamy później na sam koniec, czy coś. Ale mam nadzieję, że to się zapisało po tym, jak żeśmy, kurde, ten rdzeń otworzyli. Dobra. Mamy. Dobra, jak mamy ten rdzeń, to moim zdaniem powinniśmy iść teraz tu do, po lewo, nie? Bo jeszcze lewego nam brakuje, prawda? No ale musimy iść od środka, bo tu nie wiadomo. Chociaż nie, no od środka to bez sensu, bo ja tam od środka to tam nudne jest takie przejście w krzakach w lesie. Kurde, tylko ten po lewej jest taki strasznie długi, nie? Ta odnoga, tam się łazi po jakichś krzakach, tego typu rzeczach. Sam nie wiem, gdzie tu iść. No musimy tu jeden rdzeń gdzieś odpalić, nie? Tej krainy po lewej nie spodobała mi się, to za dużo krążenia. Myśmy tu też już byli.
Wiecie, o co chodzi. To, że żeśmy tu weszli, nic nie oznacza. Bo ja już wcześniej na to wpadłem i pamiętam, że tu byłem. Jest też dużo tych kryształów, może te kryształy po prostu trzeba bić. Tu jakaś ścieżka jest z tyłu. Nie. Mało miejsca na dysku, czekajcie chwilę. Dobra, lecimy. Lecimy dalej. Porobieni, ale co to nam daje, że oni są porobieni, nie? No nadal nie wiem. Znowu jakaś apteczka, kurde, co robisz, krasnoludy? Dobra, tutaj, no tu idziemy na dół pewnie, tak? Mówię, w tych lokacjach żeśmy już byli. Dobra, myślę, że może się jakoś da wskoczyć tam. Są kryształy, nie wejdziemy. No trzeba szukać, trzeba. O fuck, już to nas zakleło. Trzeba szukać, bo inaczej to nie znajdziemy tego ostatniego rdzenia. A może tu u góry gdzieś? No, to może być to. O nie. No ale to może być to, bo tu jeszcze nie byliśmy, wiecie? W tej części mapy. A zazwyczaj tam, gdzie nie byliśmy, są te rdzenie pochowane gdzieś. Aha! Dobra, już wiem, co jest nie tak. Tu kolce były, się zastanawiam, co mnie tak zabiło nagle szybko. Życia już nie mamy, ale się dałem wydoić z życia. Dobra, zebrane życie. Dobra, tutaj coś jest. No nie wierzę, że myśmy tu tylko po życie przyszli. Nie, no musi tu być gdzieś ten rdzeń. Czuję to.
się tam dostać? Fuck. To chcecie mi powiedzieć, że my się tu przyszli i tu to co, tylko dwie apteczki były? No nie wierzę. Nie wierzę. Jakieś oszustwo, kurde. Jak dla mnie coś tu jest podejrzane w tym. No dobra, idziemy dalej. Gdzie teraz jesteśmy? Teraz jesteśmy tu na dole. No dobra, zjedźmy tu. To jest teraz problem, bo to jest kolejne miejsce, w którym myśmy już byli, nie? Więc jakby robienie tego nic nam nie da. Chyba że coś przeoczyliśmy, tak jak w tamtych innych. Można było coś przeoczyć. Życie sobie zbierzemy. To w ogóle się tak dziwnie świeci, jakby chciało, żebym mieczem nacisnął, no ale nie działa. No i co, wyjazd od razu? No to wyjazd. Damage'u nie zadał, bym zginął w tym momencie. Wiecie co, tu żeśmy ostatnio do góry poszli, szybko żeśmy wylądowali gdzieś tam na końcu. Okay. Myślę, że nie byłoby głupie, gdybyśmy sobie teraz dla odmiany poszli tędy. Dużo ich tutaj jest. O nie, 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 nie. Dobra, tutaj też już byliśmy. Z tego co widzę, bo tu była moneta, ale ją zebraliśmy, nie? To jest właśnie problem nasz, że myśmy już wszędzie byli. Nie mamy życia, fuck. Życie, zbierz, kurde, ugryzł mnie, no nie wierzę. No nie wierzę. Dobra, obudziliśmy się znów w tym miejscu, no dobra. No nic, trzeba to chyba robić powolutku, bo żeśmy pobiegli na pałę, mówię, może coś znajdę gdzieś tutaj, wiecie. Chciałem, kurde, zamaszysty cios zrobić, tak jak przed chwilą widzieliście. Nie wyszedł mi, przepraszam. Jeszcze raz. Tu idziemy, tu.
Nie, kurde no. Boże, dobra, już się nie bawię z nimi, bo mnie zamotały gdzieś w krzaku, no beznadziejne to jest. Przy 20 raz to samo, to mnie denerwuje. Teraz to się zirytowałem naprawdę. Po pierwsze to sobie życie wezmę. Tak jak mówię, ta lewa strona to taka, no nie podoba mi się tu po lewo. O, właśnie tak chciałem zrobić wcześniej. Tylko, że ja się bawię, nie robię takie rzeczy. A nie mam po co, bo oni są na tyle prości, że ich można tak po prostu wybijać. No i dostał w plecy. No nie to chciałem, Boże, i wszystkie apteczki zużyłem. Kurde, jeszcze się mu dałem trafić. Chodź, pająku. No i co? No i najgorsze jest, że jednak wyrażę gówno, co? To jest najgorsze, że tu nie mam tak naprawdę za wiele już do tego, do zrobienia, nie? Mówię, tu też żeśmy byli. Wy mówicie, Boże, ten są tajne przejście znalazł. Ale nie. O! A nie, dobra, to był rdzeń, okej, dobra. No to mówię, to tu już byłem. Chociaż tu widzę jakieś takie. Nie, nie przejdziemy tam, nie? I tu był rdzeń jeden. Żeśmy go uruchomili, więc. Nic tu po nas, że tak powiem, spadamy. Ostatni rdzeń. No i to jest właśnie to, nie? Że jakby nam... W miarę nam szło i żeśmy wszystkie te rdzenie znajdywali, to jest spoko, ale jeden gdzieś przeoczyliśmy i teraz go szukaj. Nie? Szukaj jak cygana w polu. Nie! Prawie mnie zabił. Dobra, poleciał. Tu też za bardzo, znaczy tu, no, tu ten pieniążek był dobry, czyli tu praktycznie nie ma po co iść w ogóle. Jakby całą tą lokację mamy, no, porobioną, nie? Tylko teraz do góry. Już patrzę, czy gdzieś tutaj nie. Shit. Może ktoś z was to grał i wie, gdzie ja mam iść. To jakaś rzeka płynie. Tu jest demon, jakby pokonany, taki przewrócony. Tu ognisko. O, tu żeśmy nie byli raczej. A tu są takie obeliski w ogóle, które zapalamy, tylko to już zupełnie nie wiem, co one robią. Się znajdują w różnych takich tajnych przejściach na mapie. Tu żeś
żebyśmy byli na 100%, nie? Bo to jest znana nam lokacja. Chociaż nie przypominam jej sobie. Czekajcie, wejdźmy tu. Tu boss chyba był. Tak, i tak my do niego tak wracaliśmy od niego tą drogą. Czyli teraz tak jakby na... idziemy od tyłu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale kto wie, czy tu gdzieś, wiecie, nie ma jakiegoś innego przejścia, które powinniśmy uskutecznić. I tak naprawdę w takiej czarnej dupie może być rozwiązanie naszej zagadki. A my nawet o tym nie będziemy wiedzieli, bo kurde, nic nie widać tutaj. Też nie jest takie proste, wbrew pozorom. Wygląda może banalnie, ale trzeba trafić. Dobra. No nie wierzę, że nas trafiło. Mam nadzieję, że nas nie cofnie na sam początek. Nie zauważyłem, że nie mam życia. Ty, no cofnę. Ja cię kręcę. Jeszcze nas w ogóle tutaj cofnęło, nie? Masakra. Dobra, ja tam wracam. To był, powiem wam, że tam coś może się kryć w tym tym. Słychać u mnie burzę? Nie wiem, nie słyszę nic. No dobra, spróbujmy się tutaj, może mówię, może tu gdzieś może być po prostu ten rdzeń i tyle. Po prostu tak se stać, bo one tak czasem po prostu stają. Ale widzę pełno pudeł i nic więcej. I schody. I tu żeśmy gdzieś z bossem chyba walczyli, czy źle pamiętam. Rodzina szopów tutaj jest, no tak. No, widzicie? Tutaj żeśmy bossa pokonali, więc był rdzeń. No i zastanawia się teraz człowieku, gdzie to może być. Trzeba na jakąś mapkę spojrzeć, może tutorial, nie wiem, czy znaczy tego solucję, czy co. Czekajcie, to tu chyba trzeba zrobić. Co, nie ma tajnego przejścia? Nie wierzę w to. W takiej lokalizacji powinno być. Tak trzeba przejść. Kurde, no ewidentnie tu wygląda, jakby tam trzeba było iść na lewo. Znaczy trzeba, można było iść na lewo, ale... Teraz to już musimy wszystkiego próbować, tyle wam powiem, bo... Fak, no może nie do końca takich spadków to lepiej, nie? Tu się nie da przejść. Chociaż czekajcie. Nie.
to było wejście do bossa właśnie. Co za miasto? O Boże, to było ciężkie, pamiętam. Tu nie wracam. Tędy nie idę. Tu było ciężko, to było kurde całe takie długie przejście z tymi, z potworami. I to duże bardzo. Długie i duże. By no, ale ja nie mam gdzie indziej iść. Czekajcie. Nie no, czekaj. Widziałem gdzieś przed chwilą inne przejście. Tu nie. Nie no, było tam jak byk, kurde, po lewo. Jak tam wejść? Ja tam chcę wejść w lewo, gdzie było wejście. Musimy jakiś chytry plan na to znaleźć. Idę tam zobaczyć najpierw jeszcze. Nie, tutaj, gdzie jest ten niedźwiedź. Co to jest za miejsce? No nie no, nie przejdziemy tam. Jest, dobra. I nadal nam to nic nie daje, bo tu już byliśmy, bo widzę, że monetę tu zebraliśmy. Okej. Okay. Gdzie jest nowy sub? McCarthy. To nowy sub, dzięki. 15 minut temu. Kurde, nie zauważyłem, naprawdę. Za mało spamowaliście. Soshibo, niby to mapa z tymi obeliskami. Nie, to jest mapa gry, wiesz, a to nie jest mapa z obeliskami, chyba że ja nie wiem, jak obeliski są na niej zaznaczone, wiesz? Nie no, tu nie będę tego robił, to jest kurde. To jest gruba lokacja tutaj, chociaż kurde, tu jest pół mapy jeszcze do zwiedzenia przy tej lokacji, nie no, to może coś być. No. No. Kurde. Wiecie, o co chodzi, no coś tu po prostu może być. Pamiętam, że tu się do bossa przygotowywaliśmy, nie? Braliśmy te... Tu jeszcze coś jest na lewo, braliśmy... Ale tu jest jeszcze monetka, co oznacza, że nie do końca nam się to udało tu dostać. Może tu nie byliśmy, w tej jednej lokacji. Dobra, tu się idzie. Bo jakbym tu był, to ten, możliwe, że tu na lewo nie poszedłem i tu gdzieś może być ten obelisk. No, wydaje mi się, że tu nie byłem i tu to jest szansa na to, że tu będzie coś, czego jeszcze nie znamy.
Kurde, mógłby tu być ten obelisk. Proszę, niech on tu będzie. Trzeba przejść. Ty nie, no nie wolno. Ty no, tu jest idealnie miejsce, że ja tu wchodzę i kurde jest coś. Coś się stało, coś strzeliło. Aha, jest, dobra. Nie no, dajcie mi obelisk. Znaczy ten rdzeń. Ty no, nie ma nic. Fuck. No jak nie, to jest... Tu gdzieś trzeba iść, tu. Tak jak tam dojść? Czekajcie jeszcze. Widzicie tutaj? Może przez ten budynek. O, przez budynek. Czekajcie, czekajcie. Mam to. Tu przez budynek trzeba jakoś przejść. Jest wejście, dobra. Jest! Kurde, udało się, moi drodzy. Aj, niesamowite to jest. Mamy to. Rdzenie mocy uruchomione. Uwaga, będzie głośno. Słuchawki z głów. Co to było? Jakaś kreska taka przejechała po ekranie. Skaner się włączył. Musimy się dostać do centrum mapy. Bo się rdzeń centralny uruchomiony. Najlepsze jest to, że mi się wydaje, że my się powoli do końca gry zbliżamy, a ja mam dwa rodzaje mieczy z 9, które tu są do znalezienia. O, wyskubańcy. Super dungeon. Super dungeon, tego się nie spodziewałem. Ja cię kręcę. Ile ja tak będę jechał? Jak długo, to mam nadzieję, że save będzie robiony później. I do wulkanu. O fuck, co to jest? Jakieś niewidzialne kafelki. Co, uratujemy świat w ten sposób? Czy jakieś roboty? Ile mamy apteczek? Wszystkie apteczki, wszystkie życia, super. O kurde, ostateczny boss. Czuję to. I to będzie ten glut, co nas tak nabijał. Czuję to. Kurde, serwerownia Google. No dobra. Walcz ze mną, bosie. Gdzie on jest? Ty, nie ma go. O, ma
Masakra. Ty, on się otworzy i wyjdzie z niego coś. Ale morsarz będzie. Widzicie, rdzeń został zarażony w serce planety. Rakiem czapki. O fuck. What the, co to było? Jak ja mam przeciwko takiemu czemuś walczyć? Znaczy, obiłem go dobrze, bo chyba 1/3 hapsów mu zebrałem na dzień dobry, nie? Problem jest taki, że no trzeba go jeszcze zabić, nie? Nie wierzę, co to jest w ogóle? Może ja muszę zginąć po raz 10. Uciekam. Kurde. Dobra, mam życie, wziąłem. Nie, będą do mnie strzelać. Ja to wiem. Bo to było na filmie pokazane wtedy. Nie. Kurde, ale mnie porobił. Ja cię kręcę. Dobra, czekajcie. Muszę go wyczaić. Muszę się nauczyć tego bossa, mocarza. Kurde. Nawet jeszcze do połowy hapsów jego nie zszedłem. Dobra, pierwsze 4 strzały na mordę. Później on się do mnie tepuje i robi promień. I to lecą takie kuleczki. A później leci ogień. A, i dostałem już. Kurde. Fuck. Ja pierdzielę. Dobrze, że i tak... Dobrze, że mam ten, że mam życie, bo mógłbym nie mieć życia. Pierwsze kilka ciosów, a później... Dobra. Nie. Nie, nie mogę, nie mogą mnie złapać w takie, wiecie, nie mogą mnie z 4 stron otoczyć, bo ja je znam. Ja pierdzielę, dobra. Kurde, nie wiem, czy go pokonam. Doszedłem do połowy życia chociaż. Chyba nie, co? Nie no, nie umiem przed tym uciekać. Dobra, kuleczki są proste, bo przed kuleczkami się po prostu ucieka, nie? I tyle. I wtedy on się pojawia i będzie robił te klocki, tak?
Kurde, to teraz to już byliśmy daleko, dobra. On zieje ogniem tam, gdzie stoi, czyli jak stoi po lewej u góry, to muszę w lewy dolny róg uciekać, nie? Okej, okay, a jak wieje tu, to w lewy górny. Czyli tu. Dobra. Czyli tu. Okej. Okay. Okej, okay, kuleczki. Uciekam. Uciekam. Nie! Dobra. Teraz będą kratki, kratki. O, udało mi się uniknąć. Teraz chyba będą macki, co? Nie. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Są. Dobra. Nie, w prawy dół. W lewy gór. Góra, góra, góra. Teraz będą kratki, nie. O, teraz jest moc. Teraz jest mój moment. Szybko uciekać przed nimi. Dobra. Teraz będą kratki. Nie udało mi się. Nie! 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 Kurde! Dobra. Mam na niego sposób. Nie jest taki mocarz z niego, jakby się mogło zdawać. Teraz go muszę bić mocno. Teraz apteczka i uciekać przed tymi. Dobra. Okej, tutaj. O kurde, zmienił! Ja, zmienił, zaczął w dół strzelać. O, oh, fuck, a już go mieliśmy prawie, ale idealny był run teraz. Nie no, porobię go zaraz, to mu się przyfarciło tam. Dobra. A widzicie, bo ja tam chyba za bardzo stałem, wiecie, w tamtym miejscu. Nie! To podlazłem, po tych kostkach nigdy nie wolno do niego podchodzić, pamiętajcie. Po kostkach nigdy nie podchodzimy do niego, bo drugi raz padłem na tym, że podlazłem i on wtedy takie wybuchowe wybuchy robi. Tu będzie. Wiecie co, ja się lepiej. Dobra, kosteczki, uciekamy. I pamiętam, po kostkach będą te kwadraty, nie? Okej, okay, i teraz prawo. Dobra, teraz teraz lewy górny róg. Dobra, macki. Kostki. Po kostkach będą wybuchy.
Nie, znów ma, znów kostki, nie wierzę w to. On zmienia taktyki. On zmienia taktyki. Jest, udało się. Dobra. Są macki, macki. Na mackach go jedziemy go. Kostki. Nie mam już życia. Muszę go teraz zabić. Jest! Mocarz! Cios śmierci. Serce, kurde, planety. Nie wierzę w to. Co to teraz? Mam uciekać stąd? Ewakuacja! Nie da się. Anubis! Dostałem raka. Panie, coś pan zrobił, cała planeta wybucha. No i co teraz? Idziemy. No to antybiotyk na tydzień i L4. Pani doktor, ale ja umieram na śmierć. Uwaga, słuchawki z głów, bo będzie głośno. No i co on oznacza, ten Anubis? I drzwi się zamkły. Super, a my dostaliśmy kamieniem. Patrzcie, pękł i zgasł. Boom. Co symbolizuje koniec gry? Runa mocy zniknęła z nad miasta. To też chyba niedobrze. Wybraliśmy złe zakończenie. A co z nami? Ty, my mamy jakąś ranę na brzuchu. Chyba umieramy. No ale słońce wyszło, to dobrze chyba. Koniec muzyki. Crash Windows. Nie wiem, co się dzieje. Mam czarny ekran, tak jak wy. Coś się chyba, kurde, zawiesiło. Poczekamy chwilę, może napisy puszczają. Halo? Działa mi komputer? Ty, no działa. Może escape? What the fuck? Moi drodzy, chyba w tego pokonaliśmy procesor. Co to ma być? Ty, a zaliczyło nam wygraną, czy nie? Ja chciałem jeszcze... Kurde, no... Nam się za... Gra nam się zawiesiła na sam koniec. Czekajcie, wróćmy do niej na sekundę. Nie, no spoko. Nie ma to jak się skraszować, na do widzenia. Ty, no mam nadzieję, że bossa zapisała. Achievement dostaliśmy, więc chyba zapisał się boss, nie? Czekajcie, no bo tą grę się pewnie da w kółko przechodzić. Powinniśmy teraz być z powrotem w tym, w mieście, czy coś w tym rodzaju. No powiedzcie mi jeszcze, że mam z nim walczyć znów. Pierdziele, naprawdę? Dobra, ostatni raz spróbuję, jak nie, to już tej gry nie...
mi zabije, bo sobie źle to zrobiłem. Wiecie, nie ta broń. Nie no, nie ma jak wykraszować komuś grę na dzień dobry po pokonaniu bossa, ja pierdolę. Czy ja w takie gry muszę grać, powiedzcie mi. Dobra. Ale jeszcze jestem ekspertem od tego bossa. O fuck, on... Kurde, nie ta strona. I przy kwadratach zawsze full życia trzeba mieć, nie? Bo po kwadratach są te. No właśnie, to dużo zabiera życia. Jak już człowiek znajdzie sposób, to jest kurde nauczony życia, to już umie to robić, nie? Ale jak mi znów grę wykraszuje, to się zdenerwuje, naprawdę. Ty, no może nie powinienem wychodzić po prostu. Uciekaj. Życie weź. Bo ja mam jeden życie i nie chcę mieć jeden życia, chcę wziąć życie. No nie da się. Dziwna gra. Może to jest specjalnie, żeby w kółko ją przechodzić? Może. Krwawie, kurde. Strzelę go może z broni, pum, nie da się pistoletu użyć. Dobra, i co, stanęliśmy znów pod tym kamieniem, to się wszystko wali. Płaczcie, tak. Proszę was, bo mnie wzruszycie, ja też się popłaczę. Anubiski, no. Nie wierzę. I crash. Nie no, nie może się crashem skończyć. No musi to dać radę teraz. Drugiego crasha nie przeżyjemy psychicznie. O, jest, napisy poszły, dobra.
Da się to przewinąć? No może nie. Patrzcie, ile to osób robiło. Jakiś koleś. Design to Scott Combat Prototype. Design, narrative design, producing. Ty, dużo osób robiło tą grę. A patrzcie, ona na Kickstarterze była. Bo tu widać, że z Kickstartera jakąś ktoś robił trailer na Kickstartera. Quality Assurance Testing provided by the Research Center UX plus QA. Widzicie? Testowali. I specjalnie podziękowania dla Soła. Jako jedyny przeszedł grę, nie no. Muzyki na 100%. Jak to przewinąć? Halo? No, kto robi napisy, których się nie da przewinąć? Dobrze, że to tylko takie pianino napieprza, a nie coś grubszego, jakiś hard rock. Skończcie się napisy. To jest pewnie teraz podziękowania dla kickstarterowców. Czuję to. Ja pierdziele, będą dziękować. Tysiąc osób pewnie się tam dorzuciło. Nie? Po dolarze do tej gierki. Ale już jesteśmy na J. Nie no, ale w 4 nie mogę, bo ta gra nie polega na tym, że się ją, wiecie, tak mi się wydaje, chociaż no nie wiem. Bo myśmy jakby całej nie skończyli, tam jeszcze jest różne puzzle do rozwiązania i inne takie rzeczy. Boże, ale za tą muzykę to powinni komuś jaja urwać. Za robienie w trailerach muzyki, która się nie ścisza tak jak reszta. Kurde, której gry nie włączę, to ma to samo po prostu. Masakra jakaś. Nie no, czekam do końca, tylko siku mi się chce. Idę siku, zaraz wracam, czekajcie. Trzymam chyba nagrywę, chociaż nie ma. Czekajcie, coś się pojawiło, Boże. Zajebiście, strzałka. Przelatujemy to. W kosmos, kurde. Co to w ogóle jest? Kyle Goof, Kyle Dean, Kylie Yo. Aha, to są wszyscy ci, co się chyba dołożyli na Kickstarterze. Fuck. Koniec. I co teraz, gra się zawiesi? No, gorzej niż w filmie, masakra. Jest, dobra, nie zapisało się, fuck.
Ty, bo to pewnie trzeba te napisy przeczytać, żeby się gra zapisała, nie? Ty, i da się continue game zrobić? Czy nie? Nie rozumiem tego. To czemu ja mam continue game z jednym życiem teraz? Widzieliście to? Dobra, nie wiem o co chodzi, nie robimy już tego. Continue game niby, ale tak nie do końca. Aha, ja wiem o co chodzi. Chodzi o to, że my jakby możemy jej nie przejść pewnie. Tylko możemy po prostu wziąć sobie i wrócić tam skąd przyszliśmy. Porobić te wszystkie znajdźki, dopiero wtedy bossa pokonać. No, no ale myśmy już tego ten... No przeszliśmy grę, no. Fajna była. Całkiem niezła.